Witam bardzo serdecznie. Dziś odcinek Czym jest i skąd wzięła się religia? Religie to temat, który można badać i badać, studiować z wielu poziomów. Temat religii wzbudza wiele kontrowersji i konfliktów. Pomimo wielu naukowych i historycznych badań, wciąż pozostaje wiele znaków zapytania: jak powstały religie, czemu miały służyć, co wiemy na temat powstania religii i na jakich zasadach powstawały. Ile w nich znajduje się prawdy? Czy w powstawaniu i kształtowaniu się religii mogły mieć udział istoty pozaziemskie, które realizowały własne cele? Czy chrześcijaństwo wywodzi się z nauk Chrystusa? Czy nasze współczesne religie mają swoje korzenie w kulturach z innych światów? Dlaczego istnieje tak wiele definicji samego pojęcia religii? Czy rozwój obecnych dogmatów naukowych mógł również ulec wpływom z innych światów? To tylko kilka pytań z wielu, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. Możliwe, że nie przez przypadek naukowe dogmaty rozwinęły się tak, aby usiłować zanegować obecność innych cywilizacji. Goście byli obecni na łamach naszej historii i rzeczywiście kierowali nami, prowadzili nas i wpływali na ścieżkę naszej ewolucji. Możliwość ta prowadzi do większych przemyśleń. Obecności tych istot można przypisać niektóre starożytne i współczesne tajemnice, których jeszcze nie rozwiązaliśmy. Astronomiczną wiedzę, jaką posiadało prymitywne plemię Dagonów z Afryki, a których współcześni potomkowie twierdzą, że ich przodkowie otrzymali tę wiedzę od pozaziemskich gości, którzy przybywali z układu gwiezdnego Syriusza. Matematyczne i architektoniczne osiągnięcia wewnątrz Wielkiej Piramidy w Egipcie. Czy prymitywni ludzie mogli naprawdę wymyślić tak wyrafinowane związki matematyczne, które widzimy w konstrukcji piramid, czy byli w stanie dokonać obliczeń z taką precyzją, że bloki kamienne tak ciasno do siebie pasowały, że śmiało mogą rywalizować z możliwościami obecnej technologii, czy naprawdę wyrzeźbili to prymitywni ludzie? Doktor Franz Zalewski w swojej książce Piramida Horyzont Hufu napisał, Cytuję: Po trzech wyjazdach badawczych do Egiptu odnalazłem tyle niezbadanych rzeczy, że byłem przerażony niewiedzą współczesnej nauki. Nie ma wątpliwości, że przy budowie Horyzontu Hufu były stosowane precyzyjne narzędzia, które zostały wyprodukowane w zakładach przemysłowych. Nauka nadal pomija te kwestie, choć istnieją badacze, którzy informują, że w ziemskiej historii mieliśmy do czynienia z obecnością innych cywilizacji. Historia ludzkości na Ziemi sięga znacznie dalej niż odkryte artefakty pochodzące ze starożytnych kultur Sumeru i Egiptu. Przez tysiące lat istniały legendy, mity, podania, których rzeczywistość zaawansowanych cywilizacji była ignorowana. Legendy zatopionej cywilizacji Atlantydy są dopiero początkiem naszego ponownego zapoznania się z utraconą historią. Czy trudności, w wielości istniejących religii wynikają z wielości istot, które odwiedzały Ziemię? Każda religia, każdy akt religijny jest jakimś bytem. Patrząc na przykład na chrześcijaństwo i buddyzm, obie są odmiennymi bytami. W zasadzie każda z religii na Ziemi opisuje, jak żyć, postępować, co jest złe, a co słuszne i komu oddawać kult. Najogólniej mówiąc, religie organizowały życie danej społeczności, ustalając odpowiednią hierarchię i podział. Od czasu ostatniego kataklizmu Atlantydy w roku 9558, przed naszą erą, międzywymiarowe siły przybyszów podejmowały wielkie wysiłki, aby zaszczepić tutaj dezinformację i zakopać prawdziwą wiedzę. Trwa to do dziś. Wczesne kultury sumeryjskie, egipskie i wschodnie, przyniosły na Ziemię informacje dotyczące zaginionej historii i natury kondycji ludzkiej w różnych okresach czasu. Liczne frakcje przybyszów z innych gęstości naszego wszechświata były zainteresowane eksploatacją terytoriów Ziemi dla własnych celów. Przeprowadzały manipulacje genetyczne, dostarczały dezinformacji i fałszywej historii, dzięki czemu mogły mianować się bogami i stwórcami na Ziemi. Niektóre rasy okresowo interweniowały na Ziemi, aby przywrócić utraconą wiedzę o ewolucji człowieka. Aby ludzkość mogła wypełnić swój pierwotny kontrakt stworzenia. Nasze obecne zrozumienie przeszłości i prawdziwej natury kondycji ludzkiej zostało zredukowane do spekulacji, ponieważ prawdziwe zapisy naszej przeszłości i prawowita historia pochodzenia człowieka zostały utracone pośród wielu stuleci celowej dezinformacji. I tutaj niespodzianka: historia ludzkości nie jest tajemnicą. Wydaje się ona taką tylko z naszej ziemskiej perspektywy. Większość międzywymiarowych istot z wyższych wymiarów naszego wszechświata zna prawdę o stworzeniu ludzkości. Niektóre z tych ras pomagają nam sobie o tym przypomnieć. Podczas naszej ewolucji, nawet w czasach przedatlantyckich, międzywymiarowe rasy przynosiły oryginalne nauki na ziemię, aby wpłynąć na bieg ewolucji Ziemi i człowieka. Trzy główne międzywymiarowe rasy gości, zaangażowane w przedstarożytną kulturę ludzką, to Elohei Elohim, Braharama i Brenau. Są to kolektywy z wyższych gęstości wszechświata, czyli z gęstości czwartej i piątej. Ziemia i my żyjemy w pierwszej gęstości. Trzy zakony Brenau to trzy rasy założycieli, które zasiały życie w naszym wszechświecie podczas ostatniego zasiewu 950 miliardów lat temu. Czasu ziemskiego. Rasy Brenau odwiedzały ludzkość w różnych okresach czasu, próbując utrzymać historię pierwotnego kontraktu stworzenia ludzkości i naszego przeznaczenia ewolucyjnego. Pierwotna umowa o współewolucji w naszym wszechświecie to szmaragdowe przymierze. Pierwotne szmaragdowe przymierze zostało zawarte 950 miliardów lat temu wśród ras Brenau z piątej gęstości. Zakony Brenau zgodziły się stworzyć różne rasy założycieli, aby te z kolei zasiały życie w naszej matrycy czasu i stworzyć pokojową współewolucję służącą do wzniesienia dla wszystkich gwiezdnych ras. Szmaragdowe przymierze zostało pierwotnym zespołem bezpieczeństwa w tym wszechświecie. Zostali powołani do zapewnienia bezpiecznej i egalitarnej ewolucji dla wszystkich form życia we wszystkich gęstościach naszego wszechświata. Wykorzystują prawa zjednoczonej fizyki pola, prawa jedności, aby utrzymać integralność całego wszechświata. Rasy Brenau z piątej gęstości były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie naszej pierwotnej linii anielskich ludzi z drugiej gęstości planety Tary 560 milionów lat temu. W różnych momentach pomagali wielu gwiezdnym rasom w wypełnianiu ich ewolucyjnego celu wzniesienia. Stworzenie linii anielskich ludzi 560 milionów lat temu nastąpiło po to, aby pomagali jako zespół bezpieczeństwa w piętnastowymiarowym systemie Gwiezdnych Bram i po to, aby pomóc innym rasom, które zeszły ze ścieżki wzniesienia, odzyskać ich pierwotny potencjał wzniesienia. Od pierwszego wprowadzenia anielskich ludzi na Ziemi miliony lat temu, rasy szmaragdowego przymierza okresowo wchodziły w interakcje z ludźmi tutaj na Ziemi. Jesteśmy trzecim wprowadzeniem życia na Ziemi i ostatnim. Pierwsze dwa zostały zniszczone. Jeden wojnami elektrycznymi, a drugi wojną tysiącletnią. Rasy założycielskie pomagali ludziom w ewolucji, aby wypełniali pierwotne założenia jako strażników i opiekunów Gwiezdnych Wrót. Podczas trzeciego zasiewu, którego jesteśmy częścią obecnie, Ponownie przywrócono na Ziemi 248 tysięcy lat temu pokojową współewolucję. Miało to na celu powstrzymanie wojen na Ziemi i na planecie Tarzy, między liniami ras Anunaków, Drakonian i Anuelochim. Miało to również na celu umożliwienie rasom Anunaki bioregenezy, czyli przywrócenie ich kodu genetycznego, aby mieli możliwość wzniesienia. 248 tysięcy lat temu ludzka rasa Urites. I kilka raz ludzi ze środkowej Ziemi, Brenowa i Melchizedekowie, zaludnili niektóre rejony na naszej ziemi. Wraz z liniami ludzkimi wówczas kilka frakcji raz Anunaków i Drakonian najechało terytoria Ziemi. Chcieli wytępić linię ludzką i przejąć kontrolę nad gwiezdnymi wrotami. I aby zabezpieczyć gwiezdne wrota, niektóre z raz Anunaki weszły w porozumienie ze szmaragdowym przymierzem. Niektóre rasy Anunaki chciały pomóc utrzymać tutaj pokój i zabezpieczenia przed zamierzoną inwazją Drakonian. 248 tysięcy lat temu rasy Anuhazi, Azuryci, przekazali ziemianom ogromną bibliotekę informacji, które szczegółowo opisywały historię naszej macierzy czasu, fizykę stworzenia i mechanikę działania gwiezdnych wrót. Ten dar to zestaw 12 małych holograficznych dysków rejestrujących. Nazywane płytami klasztoru doratura lub płytami CDT. Wraz z płytami CDT przekazano również zestaw 12 większych dysków tarcz, które są urządzeniami generującymi częstotliwość, za pomocą których można uzyskać dostęp do 12 podstawowych wrót gwiezdnych na Ziemi. Oprócz ogromnej elektromagnetycznej biblioteki pamięci, dyski CDT służyły też jako nadajniki aktywacji. Za pomocą których można aktywować dostęp do gwiezdnych wrót na Ziemi. 208 216 lat temu doszło do kataklizmu na Ziemi. Doszło do przebiegunowania w wyniku najazdu na Ziemię. Doszło do ogromnych zniszczeń. W tamtym czasie postanowiono, aby usunąć CDT z Ziemi i zabezpieczyć je na Syriuszu B. Po katastrofie ludzkie cywilizacje powróciły na Ziemię, płyty również zwrócono. Około 200 tysięcy lat temu, ale aktywatory tych płyt zostały pod ochroną na Syriuszu B. Pojęcie religia jest tutaj błędnie interpretowanym pojęciem na Ziemi. Początek tego, co stało się religią, co nazywamy religią na Ziemi, miał swój początek od strażników Ziemi, którzy utrzymywali otwarte relacje z rasami Syriusza B. Członkom ras Uritę. Powierzono świętą wiedzę zawartą w płytach CDT. Stali się oni znani jako ziemscy kapłani z Ur i byli odzwierciedleniem organizacji Strażników Kapłanów Ur z planety Tary. Kapłani z Ur byli odpowiedzialni, aby płyty nie zostały użyte przez siły Anunnaków i Drakonian walczące na Ziemi. Kapłani z Ur znacząco posunęli cywilizacje ludzkie na Ziemi. Współpracując z Azurytami z Syriusza B, kapłani z Ur nauczali historii naszej macierzy czasu, nauczali fizyki stworzenia, procesów niebowstąpienia i mechaniki gwiezdnych wrót. Robili to poprzez ustne tłumaczenie informacji pochodzących z płyt CDT. Nauki duchowe miały pomóc ludziom w ich ewolucji i odzyskania wolności od pierwszej gęstości poprzez w niebowstąpienie. Przekazywanie wiedzy z płyt CDT przez kapłanów z Ur stały się pierwszą religią na Ziemi. Wtedy nie spisywano tej wiedzy, a była ona przekazywana ustnie. Obecnie, w naszych czasach, wiedza pochodząca z płyt CDT jest spisywana od ponad 20 lat i dostępna w formie pisanej. Te treści zawarte są m.in. w książkach podróżnicy, które zostały wydane w języku polskim. Około 73 tysiące lat temu sześć aktywatorów płyt CDT zostało zwróconych kapłanom z ur. Aby umożliwić im bezpośredni dostęp do gwiezdnych bram, kapłani z Ur powierzyli ludziom pod opiekę sześć płyt CDT, aby mogli bezpośrednio wykorzystywać je do zaawansowanego przyspieszenia genetycznego lemurian. Opiekę powierzono rasie Urantian, ale około 60 tysięcy lat temu Urantian zostali przejęci przez inną grupę. Była to stworzona linia Nephilim. To hybrydy, mieszanka rasy ludzkiej, anunaków i drakonian sprzed 150 tysięcy lat. I zaczęli wykorzystywać oni wiedzę z sześciu płyt CDT, aby umożliwić anunakom infiltrację Atlantydy i Gwiezdnych Wrót. Po zniszczeniu kontynentu Lemurian przez Atlantydów 50 tysięcy lat przed naszą erą i upadku kontynentu Atlantydy 28 tysięcy lat przed naszą erą, dwie z sześciu płyt CDT, Znajdowały się w posiadaniu skorumpowanego kapłaństwa atlantyckiego. Cztery płyty CDT zostały zabrane i zabezpieczone przez rasy Azurytów. Kultura Atlantydy była szybko przejmowana przez siły Anunaki, a programy inżynierii genetycznej i hybrydyzacji naruszały szmaragdowe przymierze i powodowały degradację genetyczną człowieka, powodowały postępujące zniszczenie ludzkiej ewolucji. Anunnaki realizowali swoje cele za pomocą wiedzy uzyskanej z dwóch płyt CDT. Ponownie rasy założycieli z wyższych gęstości naszego wszechświata podjęły działania przywrócenia szmaragdowego przymierza na Ziemi i na Atlantydzie. W roku 22500 przed naszą erą, Rada Ejani jest to pierwotna linia chrześcijańska na Ziemi obecnie nazywana Indygo lub dzieci Indygo. Inkarnowały na ziemi na pozostałościach terenów z wysp Lemuri. Ejani mieli pomagać Azurytom, kapłanom Ur i ludziom w zabezpieczeniu gwiezdnych wrót ziemi i odzyskaniu wolności od sił Anunaki. To tutaj zaczyna się historia Tota, ponieważ aby przeprowadzić bioregenezę tych grup, zaangażował się Tot w roku 22340 przed naszą erą i przyszedł tutaj jako przedstawiciel szmaragdowego przymierza. Podjął się prowadzenia głównie raz pochodzących od anu atlantyckiej kasty kapłanów. Tot otrzymał zlecenie zabezpieczenia dwóch płyt CDT, które posiadała atlantycka kasta kapłanów i miał przywrócić czyste nauki płyt CDT do atlantyckiego kapłaństwa. Nauki z płyt CDT powierzone Totowi miały być tylko ustnymi tłumaczeniami, aby zapobiec zepsutej części atlantyckiej kasty. Przed wykorzystaniem wiedzy z płyt CDT do wypełnienia ich planu dominacji NWO. Kiedy Todd odszedł od szmaragdowego przymierza, zradził założycieli, tłumacząc płytę CDT-11 na tekst pisany. Zniekształcił tę wiedzę, a przepisane teksty przekazał Anonakom. Tym samym przekazał im wiedzę o mechanice gwiezdnych wrót, lokalizacjach i dał im wolną rękę do wypełniania planu NWO teksty, które napisał Tot, wielu z nas zna. Są to teksty znane jako Szmaragdowe Tablice Tota Atlantyckiego. W roku 22320 przed naszą erą Tot, szanowany wówczas członek kapłanów zgromadzenia Melchizedeka w Ur, był rozdarty w kwestii przynależności politycznych i rasowych. W końcu opowiedział się po stronie Anunaki z Nibiru. Tot wykorzystał wiedzę z płyt CDT aby pomóc Anunnakom przejąć kontrolę nad siatkami Ziemi, przekazał im dwie płyty przywódcom Atlantyckiej Rady Dziewięciu. W wyniku działań Tota i innych skorumpowanych kapłanów Świątyni Atlantyckiej siły Plejadian Nubirian Anunaki przejęły kontrolę nad Gwiezdnymi Wrotami na Ziemi poprzez Gwiezdne Wrota nr 4 – Słońce. Pod kontrolą Newbiryan Anonaków Ziemia nie była w stanie rozpocząć zaplanowanego cyklu aktywacji gwiezdnej w roku 22326 przed naszą erą i otwarcia bram gwiezdnych. Następowała dalsza mutacja genetyczna ludzkiego genomu poprzez manipulację Anonaków. W tym okresie historii Atlantydy niegdyś czyste nauki o wolności, płyt CDT, zostały skażone i zniekształcone. Historia naszej matrycy czasu została zredagowana, a rasy Anunnaki ukazywali się jako bogowie i twórcy ludzkości. Oryginalne święte nauki były utrzymywane tylko przez małe grupy skorumpowanych kapłanów atlantyckich i wykorzystywane jako zniekształcony dogmat duchowy do kontrolowania mas ludzkich. Wiedza została ukryta przed ludźmi. Anunnaki uznali, że wpływ religijny to łatwy sposób utrzymywania kontroli. A religia stała się dogmatem kontroli umysłu, mas ludzkich. Podczas gdy rasy plejadiańsko-niubiriańskie Anunaki i Nephilim kontrolowały siatki ziemi, Rada Ejani i przymierza Szmaragdowego kontynuowały swoją pomoc populacjom na Ziemi w uzyskaniu wolności od anunaków. Ustne tradycje czystych tłumaczeń płyt CDT starano się utrzymać wśród niektórych kultur na Ziemi, a Azuryci i Ejani robili postępy w uwalnianiu lokalizacji gwiezdnych wrót Ziemi spod kontroli anunaków. W roku 9558 upadłe rasy próbowały przywrócić swoją globalną kontrolę. Spowodowali ostatecznie zatopienie Atlantydy i kataklizm, który w opowieściach biblijnych stał się nam znany jako potop. W roku 9540 przed naszą erą rasy szmaragdowego przymierza wdrożyły zabezpieczenie wokół Ziemi. Zagrodę Częstotliwości, aby zablokować gwiezdne wrota ziemi przed nadmierną ekspozycją na międzywymiarowe częstotliwości. Wynikało to z kataklizmu Atlantydy. Ta zmiana spowodowała dalsze awarie i blokadę gwiezdnych wrót na ziemi, powodowała też większą degenerację w ludzkim DNA. To spowodowało blokadę ziemi i ludzi w pojedynczym wektorze trójwymiarowej rzeczywistości. Po umieszczeniu Zagrody Częstotliwości w roku 9540 przed naszą erą. Doświadczenia z wyższych wymiarów nie mogły już być tłumaczone do naszej pamięci komórkowej. W obecnych czasach zagroda jest podnoszona i pamięć z podróży i marzeń sennych jest bardziej dostępna. Aktywacja w 2000 roku ma również wpływ na rozwój wyższych nici DNA. 1 stycznia 2000 roku uwolniono tą zagrodę częstotliwości, umożliwiając reaktywację gwiezdnych wrót Ziemi i możliwą biogenezę DNA anielskiego człowieka. W trakcie powodzi kultury Ziemi zostały przesiedlone do wewnętrznej Ziemi w roku 9558 przed naszą erą. Kompleks piramid w Gizie został odbudowany około roku 10500 przed naszą erą, po ataku Anonaków i ponownie odbudowany około roku 9000 przed naszą erą po Kataklizmie Atlantydy. Kompleks piramid w Sakarze w Egipcie został po raz pierwszy zbudowany przez rasę Ejanib po Atlantydzie jako bezpośrednie połączenie z pozostałymi wyspami lemuriańskimi i gwiezdnymi wrotami Syriusza B. Była to stacja teleportacyjna. Po potopie ponownie zasiedlono ludzi na ziemię. Kultury Sumeru były najeżdżane przez różne rasy, m.in. Plejadian, Ubirian, Anunaki, Drakonian. Te rasy nadawały bieg ludzkiej historii zgodnie z postanowieniami lucyweriańskiego planu. Zniekształcone tablice szmaragdowe zostały uratowane przed potopem i wykorzystane następnie do kontroli. Sumer, Egipt i Babilon był kontrolowany przez różne rasy: Anunnaków, drakonian, nekromitonów. To omawiane było w odcinku 109. Anunnaki z Nibiru zyskali siłę w Egipcie, władzę dzięki panowaniu ich przedstawiciela Tota, a także Izydy i Ozyrysa, łącząc się z różnymi liniami. Znani nam są jako bogowie w starożytnej religii egipskiej. Zewnętrznie ukryta, mściwa, patriarchalna koncepcja Boga Ojca oraz historię Noego i Abrahama zostały wprowadzone przez Anunnaki wraz z dalszymi postępującymi zniekształceniami nauk z płyt CDT. To było pokierowanie ewolucją człowieka w kierunku pełnej hybrydyzacji Anunnaki, aby ostatecznie uzyskać pełną władzę nad Gwiezdnymi Wratami. Był to początek zniekształceń wiary hebrajskiej i późniejszej chrześcijańskiej. Anunaki nałożyli swoją własną, wymyśloną historię pochodzenia człowieka i Boga Jehowy oraz swoje uprzedzenia wobec ras szmaragdowego przymierza i drakonian. Oryginalne nauki, które obecne były w kulturach plemiennych, były zastępowane naukami Anunaków. Od upadku Atlantydy i potopu postępowała ewolucja różnych religii na Ziemi, i stała się ona też polem bitwym rywalizujących ze sobą sił, z których każda ukrywała i zniekształcała rzeczywistość naszej historii, aby pasowała do ich planów. W pewnych okresach Anunaki zawierali porozumienia z rasami szmaragdowego przymierza. Kiedy Drakonianie i Nekromici przejęli władzę nad Sumerem i Egiptem, Todd i Anunacka Rada dziewięciu niechętnie ponownie weszła do szmaragdowego przymierza. Kiedy osiągali swoje zamierzenia, wychodzili z tych porozumień. To opuścił Egipt około roku 3115, przed naszą erą, pełniąc funkcję przywódcy w kulturze Majów. W roku 2024, przed naszą erą, dokonano ataku na Babilon, którego nekromitoni używali do uzyskania dostępu do portali Nubirian. Nalot Nubirian z roku 2024, przed naszą erą, został zapisany jako historia zniszczenia Sodomy i Gomory przez Boga. Kolejną próbę przywrócenia nauk z płyt CDT podjął się Henoch. Henoch przetłumaczył trzy masywne dokumenty z tłumaczeń płyt CDT. Pierwszy dokument to Księga Amenty, szczegółowo opisująca anielskie pochodzenie ludzkości i Ziemskie Bramy gwiezdne Amenti. Drugi dokument anielskie listy, szczegółowo opisując historię infiltracji kultury ludzkiej przez Anunaki i stworzenie rasy Nefilim w ramach drugiego zasiewu oraz w jaki sposób ich próba przejęcia Ziemi doprowadziła do końca ludzkości. Trzeci dokument, Księga Smoka, szczegółowo opisująca upadłym rasem drakonian Serafim z czwartej gęstości, z wymiaru dziesiątego, i ich ciągłą infiltrację ludzkich linii genetycznych na Ziemi. Przez pewien czas Henoch był uwięziony jako skryba w Egipcie. Był porwany przez nekromitonów. Niektóre z wczesnych tłumaczeń płyt CDT Henocha zostały skonfiskowane przez nekromitonów, a wiedza o mechanice gwiezdnych wrót Ziemi wpadła w ręce drakonia, by później rozprzestrzenić je wśród ras Imperium Rzymskiego. Zniekształcone przez nekromitonów nauki z ksiąg Henocha pojawiły się później w dogmatach kontroli kościoła rzymskiego, a także w niektórych tradycjach islamskich, hebrajskich i chrześcijańskich. W bardziej współczesnych czasach zniekształcenia tekstów Enochian przez nekromitonów Pojawiły się przez tajne stowarzyszenia Illuminati, takie jak Towarzystwo TUL, czy Enochian Watchtowers i nauki Alistera Crowleya. Henoch został uratowany i ukończył czyste tłumaczenie jednej płyty CDT, aby stworzyć teksty trzech ksiąg Henocha, zanim osiągnął wzniesienie do trzeciej gęstości. Były to święte teksty, które zawierały prawdę o ludzkiej historii i wprowadzały... Duchową naukę w niebowstąpienia były przekazywane pomiędzy liniami rodzin hebrajskich szmaragdowego przymierza i stały się one świętym gralem chrześcijańskich linii genetycznych Jeszuy Melchizedeka, człowieka, na którym opierała się oryginalna historia Eseńczyka Chrystusa. Między rokiem 42 przed naszą erą a 5 przed naszą erą rasy założycielskie ponownie interweniowały, próbując skierować naszą ewolucję z powrotem na zamierzony kurs wolności. W 12 roku przed naszą erą członek Rady Ejani, Janas, wcielił się na ziemi jako awatar eseńczyk z rodu Salomona o imieniu Sananda, znany jako Jezus XII, niosący 12-niciowy szablon DNA. Jezus XII wszedł w ziemską inkarnację z dwoma innymi członkami Rady Ejani. Wspólnie z Rzymianinem Hebrajczykiem, który w biblijnych zniekształceniach stał się znany jako Jan-chrzciciel. Dokonali dalszych tłumaczeń płyt CDT. Jezus 12 jest autorem m.in. Ksiąg Procesu, sześć obszernych tomów szczegółowo opisujących mechanikę świętej nauki Gwiezdnych Wrót i mechanikę wniebowstąpienia przez Gwiezdne Wrota. Miriam jest autorką trzech ksiąg klasztorów, szczegółowo opisujących życie świątyni i praktyki świętej nauki oraz kody aktywacji DNA, światła i dźwięku. Przed księgami Jezusa 12 i Miriam. Jan Chrzciciel rozpoczął tłumaczenie płyt CDT w 10 roku naszej ery, zanim został zamordowany przez imperium rzymskie. Jan rozpoczął tłumaczenie oryginalnego szmaragdowego przymierza, umowy stworzenia, poprzez którą rady założycieli Brynau zasiały życie w tej matrycy czasu 950 miliardów lat temu. W dziesiątym roku naszej ery Henoch ponownie odstąpił od szmaragdowego przymierza aż do zawarcia umowy odkupienia w 1983 roku. W 1983 roku Henoch przystąpił ponownie do Szmaragdowego Przymierza, przyczynił się do odkodowania księgi objawień z Biblii, o których też była mowa w poprzednich odcinkach, w ramach wspólnej próby przywrócenia umowy o współewolucji Szmaragdowego Przymierza na Ziemi. W 7. roku przed naszą erą awatar Anunnaki inkarnował do rodziny Eseńczyków. Z trzeciej gęstości aby przynieść dziewięcioniciowy szablon DNA, poprzez który rasy Anunaków mogły ewoluować z pierwszej gęstości. Został nazwany Jezus IX, urodzony z domu Dawida. Dwóch Eseńczyków, Chrystusów, chodziło po ziemi ponad 2000 lat temu. Równocześnie pozostawili po sobie liczne nauki. Jezus XII tłumaczenia szmaragdowych płyt CDT dla linii ziemsko-ludzkiej Jezus 9 pozostawił po sobie nauki Rady których celem było wspomaganie raz anunaki w ich ewolucji. Jezus 12 pozostawił po sobie genetyczną linię pierwotnego Chrystusowego Świętego Grala i w niebo wstąpił w 27 roku naszej ery. W 25 roku naszej ery, Jezus 9 został przeniesiony do Francji wraz ze swoją rodziną, a później wstąpił w 47 roku naszej ery do drugiej gęstości. A następnie do Nibiru z pomocą rady niberiańskiej. Arihabi, Hebrajczyk, który ściśle przestrzegał nauk Jezusa 9, został ukrzyżowany w 26 roku naszej ery, aby odwrócić uwagę od emigracji Jezusa 9 do Francji. Nauki dwóch Chrystusów były przez pewien czas zachowane wśród pokrewnych linii rodzin erseńczyków. W 325 roku naszej ery Sobornicejski, w imieniu Kościoła rzymskiego i rzymskich interesów politycznych skonfiskował wiele nauk Eseńczyków, w tym liczne tłumaczenia ksiąg Jezusa dwanaście. Sobórnicejski pod kierownictwem rzymskiej elity nekromitonów pominął prawdziwe nauki chrześcijańskie. Skonsolidowali historię dwóch Chrystusów i Arichabiego i użyli wymyślonej wersji zniekształconego wyznania Jechowian Anunaki jako kontrolnego dogmatu religijnego. Używanego do wykorzystywania populacji w celu służenia interesom Rzymian. Zniekształcone nicejskie wyznanie wiary stało się kanoniczną Biblią Kościoła Rzymskiego i od tamtej pory jest używane jako religia nekromitonów, iluminatów służąca masowej kontroli. Niektóre z prawdziwych nauk Jezusa XII i Jezusa IX oraz jedno z przedatlantyckich urządzeń sygnetowej tarczy przetrwały pod ochroną Katarów z południowej Francji. Którzy z kolei zostali wytępieni przez Kościół Rzymski w 1244 roku naszej ery. Inne tłumaczenia przedostały się do różnych wschodnich tradycji duchowych, szczególnie w Indiach i Tybecie, gdzie zapisy historyczne ukazują, że dwóch Chrystusów odwiedziły Ziemię w czasie ich pobytu na niej. Wspierany przez nekromitonów Kościół Rzymski kontynuował rozprzestrzenianie swoich wpływów i dogmatów pod sztandarem Gniewu Bożego. Potomkowie Anunaki-Niubirjan, którzy zabezpieczyli jedną z brakujących płyt CDT, rozpoczęli swoją kontrolę i władzę. Ta grupa stała się znana jako rycerze-templariusze. Próbowali przejąć Kościół rzymski, przez wykorzystanie danych z płyt CDT. Kościół rzymski eksterminował znanych członków rycerzy-templariuszy, ale ruch przetrwał, wkraczając do różnych krajów europejskich, promując kolejne wypaczanie dogmatu kontroli biblijnego credo. Linie rodzinne rycerzy Templariuszy stały się masonami współczesnej linii Iluminatów i przedostały się do Ameryki Północnej jako niektórzy z ojców założycieli Ameryki podczas amerykańskiej rewolucji. Przez całe średniowiecze i krucjaty Kościół Rzymski i inne religijno-polityczne organizacje władzy, które przejęły nicejskie wyznanie wiary, rozprzestrzeniały swoje dogmaty i stopniowo eksterminowały tubelcze ludy plemienne z różnych regionów geograficznych pod sztandarem ich Boga Ojca w imię Chrystusa politycznie motywowane dogmaty które wyłoniły się z okresu Chrystusa 2000 lat temu są nadal używane obecnie przez różne pozornie niezwiązane ze sobą tradycje religijne są nadal celowo wdrażane przez potomków linii rodowych nekromitonów drakonian i anunnaki i kontrolujących Iluminati aby represjonować i wykorzystywać niczego nie podejrzewających mas ludzkich. Jeśli potrafimy zrozumieć parodię, która miała miejsce w porwaniu ewolucji człowieka i spojrzeć przez tysiące lat zniekształceń, kiedyś prawdziwych świętych nauk duchowych, ludzie mogą się zjednoczyć i odzyskać wolność. Dziedzictwo wolności to odzyskanie swojej ewolucji do pierwotnej formy anielskich ludzi. To spuścizna dla wszystkich ras ziemskich, zgodnie z pierwotnym założeniem w ramach Szmaragdowego Przymierza. W naszym współczesnym dramacie, który obecnie manifestuje się bardzo wyraźnie, ponownie jesteśmy w centrum międzywymiarowego konfliktu pomiędzy założycielami, anunakami i drakonianami. Rasy założycielskie stwierdzają to pytaniem, czy będziemy nadal płaszczyć się przed starożytnymi półbogami, i współczesnymi upadłymi legionami, grupami ludzkich iluminacji, które ich promują? Czy będziemy pamiętać wystarczająco dużo w sobie, połączyć się ze sobą? Jeśli jesteśmy otwarci na oryginalne nauki, które przetłumaczone są w czasach współczesnych z 12 płyt CDT, dowiemy się wiele o naszym prawdziwym związku z prawdziwym źródłem naszego stworzenia. Jeśli chcemy się uczyć i rozważać nauki szmaragdowego przymierza, to zaczniemy zdawać sobie sprawę z prawdziwego znaczenia oryginalnych świętych nauk Chrystusa. Jeśli wybieramy naszą wolność, możemy rozpocząć wypełnianie naszego pierwotnego posłannictwa stworzenia i ewolucję do pełnego wzniesienia. Wybór zawsze pozostaje ludzkim przywilejem. Płyty CDT znajdują się obecnie pod ochroną raz azurytów z Syriusza B. Członkowie Rady Ejani są obecnie wcieleni na ziemi i na środkowej ziemi, jako aktywni członkowie zespołu bezpieczeństwa zostali powołani do pomocy ludzkości w cyklu gwiezdnej aktywacji na Ziemi i otwarciu gwiezdnych wrót Amenti. Posiadają kontrakty mówców, aby tłumaczyć dane bezpośrednio z płyt, w celu publicznego udostępniania ich na Ziemi. Ostatnie próby, jakie zakony Brenau podjęły w oferowaniu tłumaczeń to te, które zostały dane Jezusowi XII, Janowi Chrzcicielowi i Miriam i kilku przedstawicielom w kulturach tybetańskiej, hinduskiej i chińskiej. Nauki z Płytce CDT mają pomóc nam przypomnieć sobie prawdę o naszej anielskiej historii i naszym anielskim pochodzeniu, odzyskać nasze dziedzictwo w niebowstąpienia. Co najważniejsze, nauki mają pomóc nam wypełnić dziedzictwo naszego kontraktu stworzenia, stając się strażnikami kompleksu Gwiezdnych Wrót. Rasy Szmaragdowego Przymierza i nasi prawdziwi anielscy przodkowie ludzcy Lirian Anuhazi, Azuryci, Orafim, Zakonu Szmaragdowego, Elohei Elohim oferują ludzkości możliwość świadomego rozpoznania. Strażnicy z najwyższych poziomów gęstości wymiarowej wewnątrz i poza naszym wszechświatem wierzą, że odzyskamy swoją wolność, która zaprowadzi nas do wieczności. Być może jest to trudne, aby stawić czoła rzeczywistości, ponieważ duchowe tradycje, które były nam najdroższe przez tysiące lat, nie są słowami Boga, za które je uważaliśmy. Stając w twarzą w twarz z tą świadomością, nie odrzucamy istnienia ani wielkości źródła Boga. Jest to czas i okazja do obalenia błędnych przekonań i zniekształceń prawdy, które tak naprawdę powstrzymywały nas od bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości, prawdziwego źródła. Bóg w tradycjach religii, które czciliśmy i w które wierzyliśmy, zostały stworzone przez człowieka i źle nastawione upadły istoty z międzywymiarowych światów. Nasi konwencjonalni bogowie zostali stworzeni przez człowieka na obraz człowieka i mają bardzo mało wspólnego z rzeczywistością natury boskiej siły źródła. Czcząc te wymyślone postacie – Boga Jachwy, Allaha, Buddy i innych – Skutecznie oddzielamy się od doświadczenia źródła i boskości. W sztucznym oddzieleniu od źródła pozostajemy na zawsze uwięzieni w narzucaniu doktryn dobra kontra zło, czyli biegunowości świadomości, która stoi w bezpośredniej opozycji do prawa jedności i świadomości Chrystusowych, do naturalnych praw uniwersalnej fizyki zjednoczonego pola, na podstawie których tworzona jest jawna rzeczywistość. W naszej konfrontacji z bogami starożytnych czasów musimy zdecydować. Czy będziemy nadal czcić błędnie przedstawione słowa samozwańczych bogów z przeszłości, czy też pozwolimy żywej, obecnej, wiecznej, wszechobecnej boskiej siły dotknąć nas teraz i zaprowadzić nas do domu? Ponownie, nasz wybór jest naszym przywilejem, jest wolną wolą. Jeśli prawdą jest, że międzywymiarowe rasy, zarówno pomocne, jak i szkodliwe, były i nadal są wewnętrzną siłą i motywacją, która stoi za ludzką ewolucją, za postępem religii, kultury, i genetyki na Ziemi, to istnieje cała prawda za odkrytymi fragmentami naszej historii duchowości. Zatem może trzeba mądrze zadać sobie pytanie, kim i gdzie jest Bóg. A kiedy będziesz rozważał możliwe odpowiedzi na to pytanie, przegląd nauk duchowych przetłumaczonych w czasach współczesnych z płyt CDT może pomóc ci zacząć rozumieć źródło Boga i prawdziwy potencjał anielskiego człowieka. Każda przesada i skrajność odpowiedzi oddziela nas od dostrzeżenia prawdy, nawet jeśli ta prawda wywraca nasze dotychczasowe postrzeganie do góry nogami. Należy rozważnie wyciągać wnioski, bo być może przedefiniują one dotychczasowe postrzegania Boga. Religie, które bardziej dzielą niż łączą, wprowadziły podziały między ludźmi i ich wyznawcami, przekształcając je w ideologię wierzeń. Przynależność do religii wcale nie czyni nas duchowymi istotami. Przemiana świadomości odbywa się poza obszarem kontrolujących religii, które przyczyniły się do wzrostu podziałów i przemocy, szerzenia nienawiści, zamiast prowadzić do jedności. Wychodzenie z pułapek i schematów ego to przechodzenie na wyższy poziom i aby to uczynić, trzeba to rozumieć. Jeśli ludzkość funkcjonuje na poziomie nieświadomym, trudno przyjąć nowe rozwiązania w oparciu o świadomość, jeśli jej nie ma. Natężenie tych procesów zależy od siły bodźców lękowych, które wymagają naszego oczyszczenia. To jest praca z trójwymiarową świadomością, aby weszła w wyższe spektrum częstotliwości. To praca z ego, to praca z własnym cieniem, aby transportować się. Nie potrzebujesz do tego żadnych bogów, archaniołów czy innych przewodników. Potrzebujesz siebie, bo wszystko, co kieruje Twoją uwagę na czczenie zewnętrznego Boga, to pułapka uwięzienia. Jest to czas na oczyszczanie starych paradygmatów, które zbyt długo wpływały na ludzką rasę. To tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym.